Witamy wszystkich na Ultra House Picnic. Dziękujemy za zaproszenie. Zapraszamy do Bogo! Niech się nam nikt nie wpierdala w sprawy sercowe. Dobra! Pozdrawiam. Dlaczego? Hejt. Panie
nie muszę mówić o tym, że nie powinniśmy się hejtować, ale pierdolone emocje biorą górę i niestety zachowują się nieodpowiednio. Hejt! Nie wiedziałem, o czym ona śmiała. No to chodźcie, kręci się. Nie, nie BOGA! Stop! 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 Stop!
Następny utwór nazywa się Eskapizm. O tym, jak często uciekamy w projekcję, bo dzieje nam się krzywda, albo dzieje się nam inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Ja się ze wszystkim jakby zgadzam. Eskapizm. Techniczna numer jeden. To jest taki nasz standard, że jak się robi klimat, trzeba go przerwać. Dobra, uciekam. Dzięki. Później. Następny kawałek Zero Waste. Nie wiadomo o czym. Dbajmy o naszą matkę Ziemię. Nie kupujmy na siłę rzeczy, które tak do końca nie są nam potrzebne. Itp. Itd. Nie dajmy się ponieść. Co nie pierdol? Co nie pierdol? A będę sekundę pierdolić.
To jest ważne właśnie, co ja mówię. Nie ma każdego prawa do przyjemności. Już się ma już tego kółka. Ja se pierdolę, tu ty se pierdolisz tam. No, to jedziemy z koksem. Można się bawić. Państwo nie zgadzają się na to, co fundują im koledzy i często też nawet koleżanki. Więc tym kawałkiem jakby chciałam ukłonić się wszystkim aktywistkom, które działają oficjalnie, nieoficjalnie. Wszystkim dziewczynom, które biorą udział w strajku kobiet. Wszystkim kobietom małym i dużym, które brały udział w czarnych protestach. Jak również przede wszystkim ten utwór dla mnie jakby dotyka sfery praw kobiet do aborcji, więc tutaj wszystkim dziewczynom, które jakby propagują prawo do aborcji, wspierają dziewczyny, które tą aborcję chcą przeprowadzić, czy muszą przeprowadzić, szacun dla was wszystkich. Oczywiście faceci też szacunek, ale jak mówię, to jest mój ukłon w stronę kobiet, tak? Ponieważ ja tak sobie napisałam w stronę kobiet. Więc nie czujcie się jakby przeze mnie tutaj dyskryminowani, bo nie o to mi chodzi. Bo tak naprawdę bez was nie ma nas, no to jest proste. No jesteśmy kurczę wszyscy jednym jakby połączonym naczyniem. Dobra, od dzisiaj niewygodne dziewczyny są dla mężczyzn też. Dobra, dobra. Dziękuję wam, że byliście na strajkach, na czarnych protestach i że nas wspieracie. Dziękujemy. Kobiety! Wstyd, łatwo, bezczelny!
następny kawałek Przemoc. Strasznie nie wkurwia. Dobrze, ja myślałam, że coś chcecie różnego powiedzieć, okej? Jakieś życzenia czy coś. Więc Przemoc, jest to utwór dla mnie mega ważny, ponieważ ja jestem ofiarą przemocy emocjonalnej, słownej. Poruję też dostałam parę razy od faceta itp. itd. Więc przemocy mówimy kategoryczne nie. Ja również nie zgadzam się, żeby kobiety biły mężczyzn, bo ja często obserwuję, jak laska wkurwana i najebana boksuje swojego faceta. Spoko. Ale ja jestem na nie, jeśli chodzi o przemoc. Nie chcę być moim mordem treningowym. Przestać tu grać i popychać do boli. Nie chcę być moim mordem treningowym. Przestać tu grać i popychać do boli. Swoje poglądy na transparentach, a telewizja wiadomo jaka, prawacka, przeinacza, wyrywa z kontekstu i pokazuje to swoje. Fala! Fire!
Koncerty, że widzę wasze twarze bez masek, wasze piękne, cudowne, uśmiechnięte twarze. Naprawdę, to jest coś pięknego. Następny kawałek w betonowej dżungli. Thank you.